po naszym gościom Dorota Norek, dosyć szybka i krótka ta walka, prawda? Tak się stało. Okay, ale rozumiem, że chciałaś walczyć dzisiaj dłużej, czy tak po prostu przeciwniczka na tyle słaba, że tak szybko się udało? Znaczy zawsze są dwie opcje. Fajnie jest walczyć na pełnym dystansie, jak się jeszcze nie przewalczyło. Na przykład ja nie przewalczyłam jeszcze na pełnym dystansie, bo wcześniejszą moją walkę też przed czasem skończyłam. A gdzieś tam ta wytrzymałość, fajnie się jest sprawdzić, jak ta wytrzymałość wygląda na pełnym dystansie. Ale z drugiej strony jest to MMA, nigdy nie wiadomo, czy jakiś cios nie pójdzie. Sytuacja może się odmienić diametralnie, więc jak jest szansa na to, że można zakończyć walkę przed czasem, to się tą walkę kończy. Jasne, generalnie byłaś faworytką i nie zawiodłaś tak naprawdę. Czego spodziewałaś się ze strony rywalki? Na pewno stójki, bo rywalka jest K1, więc no, ten parter tam no, był słaby, więc taka była też taktyka, żeby gdzieś tam szukać tego obalenia i w parterze zakończyć walkę. Jakie teraz plany przed tobą? No, czekam na propozycję. Wstępnie mam mieć jeszcze walkę teraz we wrześniu na Opolskich Wojownikach. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Moi menadżerowie też tam na pewno będą kombinować, żeby tak walk było jak najwięcej. Rozumiem, że zostajesz w MMA. Zostaję w MMA na ten moment. A czym to MMA tak naprawdę cię zauroczyło? Wszechstronnością, na pewno wszechstronnością. Ja też z tym nie kojarzę z tego boksu, bo ja ostatnio miałam walki zawodowe w boksie i o tym zawsze mówią. Ale ja zaczynałam swoją przygodę od brazylijskiego jiu-jitsu i tam było wiele lat trenowania i też mi tego brakowało. W boksie czasami jak jest walka, gdzieś tam nie widzę rozwiązania, mam ochotę właśnie obalić gdzieś tam, sklinczować, szukać tego parteru, szukać obalenia, a tu jest wszechstronność, tutaj się dobrze czuję. Okej, okay, jakie teraz plany jeść? Będą pewnie wakacje będą jeszcze wcześniej. Gdzie jedziesz? Gdzie odpoczywasz? Krótkie roztrenowanie, potem morze, potem góry i wracam do treningów już pod koniec lipca, bo jak we wrześniu ma być walka, no to trzeba ostro trenować. Gratulacje.